Chodzi ale o nie chodzi o bicie. Po pierwsze, tam nie chodzi o bicie, tylko chodzi o. A dlaczego stoi ochrona, żebyśmy nie mogli z panem porozmawiać? To nie chodzi o tą ochronę. Chodzi o tą ochronę. Natomiast pan tutaj przyjeżdża tylko po to, żeby podjąć emocje, a problem rozwiązanie leży po stronie wójta i moich. I teraz proszę pana, patrząc panu proszę. Naprawdę. My wszyscy tutaj mamy swoje problemy. Wszyscy to mieszkańcy i gminy i miasta. Ale jeszcze raz państwu informuję, że to jest proces konsultacyjny, a państwo nie zdecydujecie. Panie prezydencie, niech pan skończy. Powiemy jedno, niech pan wycofa ten wniosek z Warszawy. Siądziemy do rozmów, siądziemy nad mapą i rzeczowo będziemy rozmawiać o konkretnych sprawach. Kochani, na zasadzie porozumienia, nie zmiany granic. Panie prezydencie, pan zarzucił mi, że ja tutaj do was przyjechałem. Nie, a niech pan mi niech pan pozwoli mi skończyć. Nie. Że pan wspiera to jest naturalne. To pan stał się w tej chwili, pan sobie sam nazwie, jak się to nazywa. To pan przed tym, jak zaczął być pan prezydentem, większość czasu, gdzie pan spędzał i był pan radnym Warszawy, tak? Czyli był pan spoza tąd i nikt panu tego nie... ale niech pan mi nie przerywa. Kochani, tak wygląda dzisiaj rozmowa z nim. Niech pan skończy. Nie, pan nie, to nie powiedział. Niech pan nie przerywa. 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 Nie powiedział. Nie powiedział. Panie prezydencie, niech pan stoi. Niech pan stoi. Niech pan stoi. Proszę pana, to są ludzie, którzy są rozgrzani. To co pan myśli? To pan się nauczył jakich standardów? Właśnie zamkniętych gabinetów. Zamkniętych gabinetów. Rady Miasta odbywa się w trybie zdalnym z uwagi na ograniczenia covidowe. Dlaczego pan nie ma maseczki? Tak się odbywa. Przy przewodniczącym pan, rady. A dlaczego pan nie ma maseczki? Ja, dlatego, że nie że ja bo pan jest władzą, pan daje przykład. Ja siedziałem tutaj. Zaprosiliście pan siedział? Ale nie zaprosiliście, tylko na siłę. Ale jak nie? Przepraszam. Panie, nie chcieli.